film, który za chwilkę zobaczycie, jest czymś zupełnie nowym na moim kanale. Chcę przetestować, czy wam coś takiego się podoba i ma się pojawiać tego więcej. Tak więc jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę i zapraszam już do oglądania. Szukasz sprawdzonych końców do FIFA 22? Sprawdź superkońsy.pl. Aktualnie trwa tam promocja z okazji Halloween, a w niej super karty do wygrania i atrakcyjne zniżki. Na Facebooku superkońsów znajdziesz dodatkowe konkursy, które odblokują kolejne elementy promocji. Link znajdziesz w opisie, polecam. Zadanie pierwsze. Każdy z zawodników odda po jednym rzucie karnym. Jeśli strzeli, przechodzi do kolejnej rundy, jeśli jednak nie strzeli, bądź też bramkarz obroni, niestety odpada z naszej dzisiejszej gry. I przed nami pierwsza konkurencja dzisiejszego Squid Game dla 20 zawodników. Tak oto będzie wyglądać prezencja w rzutach karnych. Według takiej kolejności będą zawodnicy uderzać. Tak więc w tym momencie przeskakujemy sobie już dalej. Ja tylko muszę wziąć tutaj pauzę, tak żeby nie mieć wpływu na to, który zawodnik strzela i w jaki sposób strzela. Dlatego przechodzimy dalej. Tak, no i delektujmy się tym. Zaczyna Ronaldo. I przechodzi do kolejnego etapu. Tak więc Ronaldo mamy w drugiej rundzie. Spójrzmy na Neymara, jak spisze się Neymar. I w jego wypadku, uwaga, odpada. Neymara żegnamy z naszym turniejem Squid Game. Kolejny jest tutaj Vardy, Jamie Vardy także odpada. Tak więc mamy póki co, no już dwóch zawodników za burtą. Harry Kane i także odpada. Oni nie chcą po prostu przechodzić dalej. Póki co tylko Ronaldo w dalszej fazie. Benzema pewnie uderza. No i mamy Benzemę także w drugiej rundzie. Bruno Fernandes niestety nie trafia. No tak więc póki co naprawdę tutaj nie spodziewałem się takich wyników, że już czterech zawodników pożegnamy na tak szybkim etapie. Ale przed nami Luis Suarez. Spójrzmy na Luisa Suareza. Jest uderzenie celne i ja muszę wznowić jakby rzuty karne, ale póki co po uderzeniach chyba bodajże 6 czy 7 zawodników, tylko Benzema, Ronaldo i Suarez znajdują się w dalszej fazie. No i lecimy ciąg dalszych rzutów karnych. Przed nami zaczyna Mbappé i spójrzmy. Mbappé, poprzeczka, żegnamy Francuza z turnieju. Robert Lewandowski, pierwszy z Polaków. I jeśli chodzi o lewego, także go nie zobaczymy w kolejnej rundzie. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak słabo te karne są wykonywane. Memphis Depay i on się melduje już w kolejnym etapie. Spójrzmy dalej. Romelu Lukaku i także przechodzi do kolejnego etapu. Kolejny będzie Haaland. Spójrzmy na Erlinga i także uderza. W końcu zaczęli strzelać. To jest coś naprawdę dziwnego. 3 strzelone karne z rzędu. Salah! No nie mogło być aż tak pięknie. Salah żegna się także z naszym turniejem. Kolejnym zawodnikiem jest Son i jeśli chodzi o Sona, meldunek w kolejnej rundzie. Spójrzmy dalej. Jest także Paolo Dybala. No i czy on wykorzysta swoją jedenastkę? Zobaczmy. Paulo Dybala, uderzenie i nie ma. Tak więc żegnamy Dybalę i to jeszcze nie wszyscy. Jeszcze kilku zawodników zostało, tak więc przeskakujemy szybciutko do nich. Okej, przed nami ostatnia piątka, w tym także Piotrek Zieliński. Tak więc zaczynamy. No i De Bruyne, spójrzmy na niego. De Bruyne wykorzystuje pewnie jedenastkę. Kolejny będzie właśnie Piotr Zieliński. Zobaczmy, Zieliński, uderzenie i mamy Polaka w drugiej rundzie. Tak więc mimo, że Lewandowski odpadł, mamy Ziela. Jest także Sadio Mane i Mane odpada. Niecelne uderzenie. Jadon Sancho. Uwaga, Jadon Sancho, jest celny strzał. I ostatni na dzisiaj, czyli Leo Messi. Zamyka tą stawkę. Messi niestety niecelnie. Tak więc znamy już finalistów drugiej rundy i możemy właśnie do niej przeskoczyć. Zadanie drugie. Mecz 4-4 bez bramkarzy. Mamy łącznie w turnieju 10 zawodników, tak więc dwóch z nich otrzyma złoty bilet do dalszej fazy, a pozostali rozegrają mecz 4-4. Drużyna przegrana oczywiście odpada z turnieju. W tym momencie wylosujmy, kto dostanie złoty bilet i już powędruje rundę dalej. I uwaga, będzie to Suarez, tak więc mamy Luisa Suareza w kolejnej rundzie. No a także, uwaga, kolejnym zawodnikiem będzie Lukaku. Tak więc Lukaku i Suarez meldują się w najlepszej szóstce. No a my przechodzimy do wielkiego meczu. I w tym momencie widzicie składy obu zespołów. Po lewej stronie w zespole pomarańczowym mamy Zielińskiego, Sona, Depaya, a także Haalanda. Natomiast po stronie czarnego klubu mamy De Bruyne, Sancho, Benzema i Ronaldo. Zostało to całkowicie losowo wybrane, tak żeby po prostu no nie mieć wpływu na to, jakie będą te składy. Przechodzimy do spotkania, 3 minuty przed nami. No i oczywiście do kolejnej rundy, czyli do rundy już przedostatniej.
awansuje drużyna, która będzie miała lepszy wynik, więcej goli strzelonych. Pierwsza drużyna, powtarzam, Zieliński, Haaland, Depay, a także Son, w drugiej Sancho, Ronaldo, De Bruyne, a także Benzema. Zaczynamy, ja oczywiście tutaj, tak jak i przy poprzednich grach, muszę wybrać, że nie jestem jakby no żadnym zespołem, tak żeby wszystko, jakby o wszystkim dzisiaj decydował bot. I dlatego tak właśnie robię, a spotkanie już się zaczyna. 3 minuty przed nami, no już niecałe. No i zobaczmy, jaki tutaj będzie wynik. Pierwsza okazja dla czarnych i już mamy 1-0. Co ważne, oczywiście nie ma tutaj bramkarzy. Są powiedzmy pomocnicy i skrzydłowi, a także napastnik. Tak więc no tutaj będzie pewnie dużo bramek padać. No i mamy 1-0 dla czarnych. Strzelcem De Bruyne. A tutaj już kolejna sytuacja, ale jest znowu przejęcie. No i zobaczmy, jest Ronaldo, jest De Bruyne, rozgrywają piłkę, no w sumie mają wynik, więc nic dziwnego, a tutaj walka na śmierć i życie i mamy drugą bramkę, znowu Kevin De Bruyne, który tutaj ewidentnie, no, zapowiada się na gwiazdę zespołu czarnych. No i już można powiedzieć, że małe kłopoty pomarańczowych, bo no co prawda czasu jeszcze jest dosyć dużo, no ale jednak dwubramkowe prowadzenie, no i nie wygląda najlepiej ich gra, zobaczmy. Może teraz nie ma De Bruyne, on jest wszędzie, on i broni i atakuje, no jeśli czarni tutaj wygrają, no to zdecydowanie man of the match będzie chyba zawodnik właśnie Kevin De Bruyne. Zobaczmy, właśnie on przy piłce, piękne podanie do Sancho i 3-0, no tutaj chyba będzie ciężko, już mamy chyba faworyta do wygrania. Tak więc podsumowując, w kolejnej rundzie zobaczymy Benzemę, Ronaldo, Sancho i De Bruyne, którzy świetnie się spisali w tym meczu, no a także oczywiście bezpiecznych Suareza i Lukaku. Zadanie trzecie. 6 półfinalistów zmierzy się w meczu 3-3 bez bramkarzy, drużyna przegrana odpada, natomiast trójka zwycięzców utworzy finałową trójkę. Tak, żeby nie mieć wpływu na składy i zostawić to całkowicie losowości, to na waszych oczach wylosujemy sobie te półfinałowe składy bitwy 3-3. Przegrani odpadają, trójka przechodzi do finału. No i zobaczmy sobie, kto z kim zmierzy się w jednej drużynie. Pierwsza drużyna będzie składała się z Benzemy, ok, pierwszy zawodnik. Do Benzemy dołączy jako drugi, uwaga, Kevin De Bruyne. No i trzecim zawodnikiem w tym jednym składzie będzie... Uwaga, uwaga, Jadon Sancho, czyli Sancho, De Bruyne, a także Benzema. W drugim składzie zobaczymy Ronaldo, Lukaku, no i oczywiście Ronaldo i Suareza. Nie wiem, coś poprzekręcałem. W każdym razie składy znacie i przechodzimy już do tego starcia. No i zaczynamy spotkanie 3-3. W zespole żółtych mamy Lukaku, Suareza i Ronaldo, a w zespole fioletowych Sancho, De Bruyne i Benzema. Już wiemy, że któraś z tych trójek będzie tworzyć trójkę finalistów. Pytanie tylko, która trójka? No i tutaj zasady też bez zmian, czyli gramy sobie po 3 minuty. Mecz trwa właśnie 180 sekund, no i ten, kto będzie miał oczywiście więcej goli zdobytych, ten awansuje do wielkiego finału. Sześć, pięć sekund, Lukaku, no tutaj musi już strzelać, jest strzał niecelny, a to oznacza, że będziemy mieć dogrywkę i robimy ją po prostu w taki sposób, że robimy w tym momencie jakby drugą połowę gramy i złota bramka, czyli kto strzeli gola, ten po prostu przechodzi do wielkiego finału. Wznawiamy ten mecz, no i zobaczmy, czy to będą fioletowi, czy to będą żółci, czas pokaże. I spójrzmy, jak to się wszystko tutaj rozwiąże. Jest przejęcie żółtych, Lukaku, Ronaldo. No tutaj na pewno stres robi swoje, no bo to są już ostatnie sekundy. Tutaj jeden błąd i może być po wszystkim. Sancho uderza, mamy trójkę finałową. Kto by się spodziewał, cały mecz przeważali jednak żółci, a tutaj fioletowi strzelają tego złotego gola i w tym momencie oficjalnie można ogłosić, że trójka składająca się z zawodników Sancho, De Bruyne i Benzema oczywiście przechodzi do wielkiego finału. Jak on będzie wyglądał, już się oczywiście dowiecie.
Zadanie finałowe. Każdy z trzech zawodników zostanie rozlosowany do trzech najsłabszych klubów polskiej ligi. Dodatkowo kluby zostały osłabione o swoich najlepszych graczy, tak więc mają zdecydowanie najsłabsze kadry w całej polskiej lidze. Każdy z zawodników może otrzymać 3 punkty. Zawodnik, który doprowadzi drużynę do najwyższego miejsca w tabeli, otrzyma 1 punkt. Zawodnik, który zgromadzi na swoim koncie najwięcej bramek, otrzyma 2 punkt. I zawodnik, który otrzyma najwięcej asyst, dostanie 3 punkt. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który będzie miał na swoim koncie najwięcej punktów. Tak więc możemy sobie w tym momencie wylosować, który zawodnik trafi do jakiego zespołu. I zaczynamy od Benzemy. Benzema będzie reprezentantem klubu Stal Mielec, tak więc Stal Mielec możemy sobie stąd wyrzucić i już przypisujemy Benzemę właśnie do Stali. Pozostał nam Sancho i De Bruyne, tak więc Sancho, zobaczmy gdzie będzie grał Sancho. Sancho przybierze barwy Warty Poznań, no automatycznie oczywiście De Bruyne trafia do Termaliki. Wy w tym momencie napiszcie w komentarzu, kto według Was wygra całe dzisiejsze zestawienie, który z tych trzech zawodników, a my już przechodzimy do sezonu. No i okej, jesteśmy na koniec sezonu, tak więc w tym momencie możemy spojrzeć, kto został zwycięzcą dzisiejszego odcinka, bądź też po prostu naszej dzisiejszej zabawy, powiedzmy FIFA-owe Squid Game. Może to być więcej niż jeden zawodnik, jeśli oczywiście punkty zostaną porówno podzielone. No ale zobaczmy, przypominam, jeden punkt za wyższą pozycję w tabeli, jeden punkt za największą liczbę asyst i jeden punkt za największą liczbę bramek. Tak więc 3 punkty do zdobycia. Zobaczmy na początek w tabelę, zjedźmy sobie niżej i już widzę, że Termalika tutaj całkowicie odbiegła od reszty. Trzecie miejsce na ich koncie, to jest coś niesamowitego. Jestem ciekawy, czy naprawdę aż tak wielki wpływ miał tutaj Kevin De Bruyne, bo jednak drużyny z Benzemą i z Jadonem Sancho w składach, no jak widać, zajmują jedne z ostatnich pozycji. No tak więc naprawdę tutaj trzeba przyznać, że poszło im no bardzo, ale to bardzo solidnie. Jeden punkt na koncie De Bruyne. Zobaczmy dalej, najlepsi strzelcy i już widzimy De Bruyne tutaj z 17 bramkami na jego koncie. To oczywiście oznacza tyle, że mamy drugi punkt dla De Bruyne, no i oczywiście też oznacza to tyle, że zostaje on zwycięzcą dzisiejszego odcinka, niezależnie co by się stało dalej, ale zobaczmy oczywiście resztę. Benzema jest tutaj na 7 pozycji, mając 11 bramek, natomiast Sancho jest na 15 pozycji z 9 bramkami, tak więc no Sancho wypadł tu póki co najgorzej. Najlepsi asystenci. No i zobaczmy, jest Benzema 9 i on zdobywa także punkcik w tej konkurencji. Czy jest tutaj jeszcze może Sancho albo De Bruyne? No nie widzę, nie widzę, chyba że pominąłem. Niemniej jednak zwycięzcą dzisiejszego odcinka zostaje oczywiście Kevin De Bruyne. Na drugim miejscu możemy śmiało uplasować Benzemę i trzecia pozycja to Jadon Sancho. Kevin De Bruyne, 17 bramek i 2 asysty, świetny wynik na jego koncie. Zobaczmy sobie także pozostałą dwójkę. W Stali Mielec mieliśmy Benzemę, 11 goli i 5 asyst. To także wcale nie jest oczywiście zły wynik. No i Warta Poznań, gdzie występował Jadon Sancho, 9 goli i 3 asysty. No tutaj może nieco gorzej poszło, ale tak to już jest, miejsce na podium i tak ta trójka zajęła. No tak więc co, na dzisiaj to tyle. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, powiedzmy sobie ze Squid Game, FIFA 22, bo można to robić na różne sposoby, polskimi zawodnikami, możemy machnąć sobie 100 zawodników, możemy lecieć pozycjami, to już zależy tylko i wyłącznie od Was, a na dzisiaj to już tyle. Dzięki, że oglądaliście, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko.